Siemaneczko Guardianie. Co się kończy, co się zaczyna. Przyda mnie dodatek Bane of Light. Dostaniemy nowy content, ale część aktualnego contentu zostanie zwoltowana. Przypomnijmy sobie, co dokładnie. A więc zaczynajmy. No więc część kontentu zostanie zwoltowana. Co to oznacza? Oznacza to, że zostanie przeniesione do tzw. schowka. Ale dokładnie co? Będzie to tak naprawdę sporo zawartości. Zacznijmy od planet. Będą to następujące planety. Planeta Io, tutaj stracimy popularny public event o nazwie Contact. Planeta Titan, tutaj również stracimy ten sam public event Contact. Planeta Mars, na której stracimy również public event o nazwie Escalation Protocol. Planeta Mercury, na której stracimy Kuźnię, czyli z angielskiego Forge. No i na koniec całego Lewiatana, czyli de facto nasypujące rajdy. Lewiatan, Eat of Words, Crown of Sorrow oraz Spire of Stars. Rajdy to oczywiście nie jest jedyne, co stracimy. Na wskazanych lokacjach stracimy strajki, public eventy, lost sektory, patrole, story missions, przygody czyli adventures oraz vendorów z ich ekwipunkiem. Wspomniane aktywności stanowią oczywiście niewątpliwą wartość, natomiast stracimy jeszcze możliwość wykonania misji egzotycznych na następujące bronie. Strum, Mida Multitool, Rat King, Legend of Acrius, Sleeper Simulant, Polaris Lens, Worldline Zero, Ace of Spades, The Last World, Le Monarque, Jotun, Izanagi's Burden, Thorn, Lumina, Truth oraz Bad Juju. Jeżeli zdobyliście już te bronie, natomiast nie macie do nich katalistów, następujące katalisty staną się niemożliwe do zdobycia. Do Bad Juju, Huckleberry, Izanagi's Burden, Legend of Acrius, Polaris Lens, Skyed Burden's Oath, Sleeper Simulant, Tilesto, Outbreak Perfected, Spirit of the Worm oraz Worldline Zero. Oczywiście, jeżeli zdobyliście już te wszystkie przedmioty, czy też katalisty do nich, Bungie wam ich nie zabierze. Zabierze de facto tylko lokacje, które stanowią dla nas wartość emocjonalną. Te wszystkie rajdy, które przechodziliśmy mgnieniem oka, albo na których siedzieliśmy godzinami, próbując ubić jakiegoś bossa. Ale wiecie co, tak szczerze powiedziawszy, to im dłużej siedzieliśmy na rajdach, tym oczywiście doskonaliliśmy swoje umiejętności, ale także poznawaliśmy swoich nowych przyjaciół i kolegów. Jest to taka wartość, której nie da się zwoltować. Korzystając z okazji, jeżeli macie ochotę poznać swoich nowych przyjaciół albo umocnić już zawarte przyjaźnie, wklejam wam w opisie tego filmu linka do bardzo fajnego Discorda dla Destiny na PS4. Drodzy Guardianie, zawsze jak coś się kończy, to człowiek przechodzi taką pewnego rodzaju nostalgię. Natomiast trzeba pamiętać, jeżeli coś się kończy, to zawsze coś się nowego zaczyna. Czekam na nowy dodatek i do zobaczenia następnym razem.